Onet Audio. Posłuchaj najlepszego dziennikarstwa. Po tym zabójstwie przestałem wierzyć w Boga. Czy to księża zabili Roberta Wójtowicza? Część druga. Ponad 25 lat temu, 20 stycznia, student Uniwersytetu Jagiellońskiego Robert Wójtowicz wyszedł z domu i już nigdy nie wrócił. Zdaniem śledczych został zamordowany. Sprawca pozostaje na wolności. Przeanalizowaliśmy prawie 800 stron akt sprawy, w tym wyniki badań na wykrywaczu kłamstw. Rozmawialiśmy ze świadkami wydarzeń. Tropy prowadzą do trójki duchownych. Ich imiona zostały tutaj zmienione. Posłuchaj drugiej części. Seria kryminalna. Najgłośniejsze historie kryminalne. Dwa dni przed zniknięciem Robert opowiadał koleżance, że nie ma pomysłu na strój karnawałowy. Poradziła, by przebrał się za kominiarza. Dzień przed zaginięciem chłopak poprosił jednak mamę o biały kitel. Impreza miała odbyć się 21 stycznia 1995 roku, dzień po zaginięciu. Ponad 20 lat później ksiądz Andrzej, brat Adama, który w 1995 roku był klerykiem w seminarium i odwiedzał regularnie parafię w Mistrzejowicach, zezna policjantom, że zaginiony chciał się przebrać za lekarza. Wyjaśni, że wie to od swojego brata. Tymczasem w rozmowie z nami ksiądz Adam zapewniał, że nie widział Roberta na 3 dni przed zaginięciem. Nie rozmawiali też przez telefon. Skąd zatem ksiądz Adam wiedział o białym kitlu? Studentki należące do duszpasterstwa zeznały, że Robert często bywał sam w mieszkaniu księdza Adama i zamęczał go pytaniami. Adam twierdzi, że nie przypomina sobie, by Robert kiedykolwiek sam do niego przyszedł. Andrzej zaś, pytany podczas przesłuchania o wizyty Roberta i zamęczanie pytaniami, mówi: współczuję bratu. Podczas spotkania z nami ksiądz Adam przypomina sobie jedną rozmowę z Robertem, rzekomo niedługo przed zaginięciem. Ponoć był szczęśliwy i podekscytowany. Mówił, że nas zaprosi na wesele. Spytałem: a narzeczoną masz? Nigdy go nie widziałem z dziewczyną. Gdy powiedział, że tak, spytałem, czy ona wie, że będzie ślub i wesele. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, czy wtedy odpowiedział, czy tylko się uśmiechnął. Opowiada. Próbujemy potwierdzić te informacje u rodziny, kolegów z osiedla i znajomych. Nikt inny nie słyszał o narzeczonej. Zestawiamy fakty po zaginięciu. Choć w listach Robert często podkreśla, jak ważne jest dla niego duszpasterstwo, jego opiekun, znany ze swojej aktywnej działalności i zaangażowania, nie organizuje poszukiwań. Jedna z naszych studentek poszła spytać rodziny, czy coś wiadomo. Przyniosła informację, że policja szuka, oni szukają. Plakaty są wszędzie, tłumaczy w rozmowie z nami ksiądz Adam. Zaznacza, że w kościele odbywały się msze za Roberta. Jednak gdy w marcu 1995 roku matka chłopaka zamówiła intencję mszalną, ksiądz Adam nie wspomniał podczas nabożeństwa, za kogo je odprawia. Kiedy rozgoryczona kobieta spytała duchownego o powód, miał odpowiedzieć: była pani na mszy, pomodliła się i to powinno wystarczyć. To wiemy z akt sprawy. Nie pamiętam tej sytuacji. Najprawdopodobniej odprawialiśmy mszę w kilku księży i być może to było tak, że została tylko zapowiedziana, że będzie w pewnej intencji, bo jak ją w sumie zapowiedzieć, za żyjącego czy umarłego? Odpowiada ksiądz Adam podczas rozmowy z nami. Księża zauważają też, że ksiądz Adam po zaginięciu chodził struty i załamany. Przygnębienie miało mu towarzyszyć aż do odejścia do kolejnej parafii. Z kolei członkowie duszpasterstwa zeznają, że ilekroć rozmowy schodziły na temat Roberta Wójtowicza, kapłan szybko je ucinał. Niektórzy duchowni z plebanii zwrócili uwagę, że po zaginięciu Roberta ksiądz Adam zaczął coraz częściej zaglądać do butelki. Jak wynika z akt,
Problemy z alkoholem nasiliły się w 2010 roku. W tym czasie przypada także 15. rocznica zaginięcia Roberta. Rodzina znów apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Rusza duża akcja plakatowa. W 15 kościołach zostaje odprawiona msza, a sprawa znów staje się medialna. Ksiądz Adam idzie na terapię od uzależnień. Do leczenia namawiają przełożeni. Duchowny przekonuje lekarza, że picie to wynik presji. Swojej myśli jednak nie rozwija. W czerwcu rezygnuje z leczenia, bo od dłuższego czasu udaje mu się utrzymać trzeźwość. Problemy alkoholowe wracają jeszcze w 2015 roku, gdy sprawę przejmują policjanci z Archiwum X. Tak jak pozostali księża, Adam zostaje wezwany na przesłuchanie. Kilka dni potem dzwoni na policję, mówiąc, że w radiu podano informację, iż śledztwo dotyczące Roberta jest już na finiszu oraz że zabił go ktoś bliski, ktoś z rodziny. Dopytuje, czy rzeczywiście coś drgnęło w sprawie. Najgłośniejsze historie kryminalne. Posłuchaj, o czym mówiła cała Polska. Śledczy w 2015 roku przesłuchują księża Andrzeja, brata Adama. W zeznaniach uwagę zwracają słowa. Kiedy się to działo, byłem na Podzamczu. Wtedy znajdował się tam budynek seminarium. Z opinii psychologicznej na temat zeznań duchownego wynika, że nie można ich uznać za wiarygodne. Motywacją do składania takich zeznań może być chęć obrony siebie, swojego brata i celowe nieujawnienie wszystkich posiadanych informacji na temat zaginionego. Czytamy. Dziś duchowny jest wikarem w jednej z krakowskich parafii. Przyjmuje nas ciepło, ale od razu zaznacza, że nie może zbyt wiele pomóc. Ja wtedy byłem w seminarium, nie znałem go, nigdy nie widziałem człowieka, wyjaśnia. Pewnie dlatego brat wam o mnie nie wspomniał, dodaje. Dopytujemy więc o sytuację, która miała miejsce 2 lata po zaginięciu Roberta, podczas wakacyjnego wyjazdu członków duszpasterstwa do Grzechyni. Jedna ze studentek wspomniała, że ksiądz Andrzej opisał zaginionego słowami. To ten, który został zabity w parku w Mistrzejowicach. Skąd ja mam wiedzieć, co się działo w parku, skoro różne plotki chodziły, także o sekcie i narządach? Kto roznosił te plotki? Dopytujemy. Tak naprawdę zabiliśmy go, owinęliśmy w dywan i przewieźliśmy autem. Tramwajem, bo Adaś nawet nie miał wtedy auta, krzyczy duchowny. Wstaje z krzesła, nerwowo chodzi po pokoju. Zwracamy uwagę, że kilku świadków pamięta samochód jego brata, czerwonego Fiata. To było 22 lata temu, można pomylić rok, odpiera. Wszyscy się mylą? Tak, wszyscy. Już powiedziałem, zabiliśmy, owinęliśmy w dywan i przewieźliśmy. Oskarżcie nas, mam tego dość. Nikogo nie oskarżamy. Czemu ksiądz wypowiada takie słowa? Żartowałem. Gdy wychodzimy z plebanii, ksiądz rzuca jeszcze w amoku. Jeśli użyjecie mojego nazwiska, podam was do sądu. Napiszcie, że ksiądz ma to w dupie, że jestem chamem. Słyszymy. Zamykając drzwi, określa nas mianem gestapo. Ksiądz Andrzej miał w zwyczaju zbyt emocjonalne reakcje, wyjaśnia ksiądz Stanisław, duchowny, który również bywał ponad 20 lat temu w Mistrzejowicach. To znajomy braci, pochodzący z tego samego powiatu. Dziś jest wikarym w Krakowie, uwielbianym przez licealistów katechetą. Podczas rozmowy pyta, czy w ogóle musimy o tym pisać. Odpowiada ogólnikami, często próbuje zmieniać temat. Potwierdza, że Adam jeździł czerwonym Fiatem. Cała trójka duchownych została poddana badaniom wariografem. W dokumentach czytamy, że księża próbowali zafałszować wyniki. W przypadku księdza Adama istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest bezpośrednio uwikłany w sprawę zaginięcia studenta Roberta Wójtowicza. O śmierci studenta miał wiedzieć, zanim zgłoszono jego zaginięcie, i nakłaniać także inne osoby do podawania fałszywych informacji rodzinie. Opis wyniku Andrzeja wskazuje, że duchowny zamieszany jest w zbrodnie, jednak na etapie tuszowania, a nie jej dokonywania. Jest wskazywany jako anonimowy rozmówca, który zadzwonił z wiadomością o obecności Roberta w samochodzie sekty. Mógł też widzieć Roberta w dniu zaginięcia.
Tuż przed badaniem wariografem dzwonił do policjantów z pytaniem, czy test na wykrywaczu kłamstw jest konieczny. Spokojnie, to nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.